Cześć wszystkim, dzisiaj na temat szokującej tak naprawdę nominacji piłkarskiej, jaką przyznał Roman Kołtoń, a mianowicie ostatnio na swoim kanale Prawda Futbolu przedstawił 11 piłkarzy, kandydatów do reprezentacji Polski, piłkarzy, których może powołać tutaj Jerzy Brzęczek, oczywiście jest to pewna sugestia, i w gronie tych kandydatów pojawił się piłkarz Fabiański, a więc stawia na Łukasza Fabiańskiego. Tak naprawdę kontrowersyjna tutaj nominacja, nie dlatego, że Łukasz Fabiański, ale że Łukasz Fabiański ma być tym numerem jeden, jeśli chodzi o bramkę, jeśli chodzi o stanie między słupkami. No a wiemy, że wcześniej to było tak, że Wojtek Szczęsny to był tym numerem jeden, a Łukasz Fabiański był po prostu bramkarzem numer dwa. No właśnie, rzeczywiście, czy rzeczywiście tak jest, że Fabiański powinien być jedynką, jeśli chodzi o bramkarzy, że ta hierarchia od razu powinna być zachowana? O tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, tak naprawdę Roman Kołtoń zdziwił wszystkich, tak, że postawił tutaj jasno na tutaj Fabiańskiego, że on ma być tym bramkarzem numer jeden, zwłaszcza, że mówi w kontekście tego tutaj meczu, tak, który będziemy rozgrywać z Włochami już 7 września. No i tutaj kadra Brzęczka przyjdzie, będzie praktycznie skompletowana, to będzie wielu pewnie nowych piłkarzy, wiele młodych twarzy. No i tutaj mówił o tym, żeby wystąpił jako bramkarz Fabiański. Wiemy, że Fabiański no nie ma za bardzo dobrego teraz sezonu u siebie, tak, w West Ham. Natomiast rzeczywiście tutaj pytanie jest takie, czy nie powinien to być Wojtek Szczęsny akurat na ten mecz, no bo gramy przeciwko Włochom, no a wiadomo, że Wojtek Szczęsny występuje w Juventusie, Turyn, tak, no to przecież będzie znał tych po prostu przeciwników, chociażby z tego powodu, tak, poza tym ogrywa się, już cały czas gra, wcześniej grzał co prawda ławkę, tak, Wojtek Szczęsny, bo był tam Gigi Buffon, no ale taka była hierarchia, było powiedziane, że dopóki Gigi Buffon nie zakończy karierę, to Wojtek jest tutaj bramkarzem numer dwa. Buffon wiadomo, że zakończył w Juventusie, przeszedł do PSG. Natomiast rzeczywiście tutaj Wojtek teraz jest bramkarzem numer jeden. No i tutaj to jest szersza tak naprawdę dyskusja nad wyborem bramkarza, bo jakby krytycy no tutaj zarzucają Wojtkowi, że w tych ważnych czy kluczowych momentach tak gdzieś tam po prostu nie można niego liczyć w reprezentacji. No to są oczywiście opinie tak pewnej części kibiców, przypominają tutaj chociażby Euro 2012. Natomiast Fabiański gwarantuje stabilizację. Natomiast pytanie jest też takie, tak, jeśli myślimy na temat bramkarza i przyszłościowo, Fabiański ma 33 lata, 85 rocznik, teoretycznie jako bramkarz może jeszcze pograć kilka lat, natomiast Szczęsny to jest praktycznie 28-latek, który ma spokojnie jeszcze kilka lat możliwości gry, tak, kto wie, czy jeszcze nawet nie kilkanaście. No, przypomnę, że Buffon tutaj odszedł praktycznie z Juventusu w wieku 40 lat, tak, w wieku 40 lat. Także gdyby zakładać tak, że Wojtek Szczęsny będzie występował jeszcze w Juventusie przez 10 lat, no to spokojnie tutaj może w tej reprezentacji bronić. No i to jest takie pytanie, napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy rzeczywiście Wojtek Szczęsny powinien być bramkarzem numer 1, czy Fabiański, no bo trzeba przyznać, że to jest tak naprawdę mocna i stanowcza deklaracja ze strony Romana Kołtonia, tak, że stawia na Fabiańskiego, Fabiański numer 1, no bo wiadomo było, że jakby tutaj Szczęsny jest numer 1, a Fabiański jest zmiennikiem, tak, chociaż trzeba pamiętać, że jeśli chodzi akurat o bramkarzy, no to tutaj mamy bogactwo, tak, gdybyśmy mieli ten problem na każdej pozycji, to byłoby dobrze, bo naprawdę tych bramkarzy mamy topowych, klasowych. Natomiast pytanie jest też takie, tak, czy budujemy reprezentację w oparciu na stan na dzień dzisiejszy, tak, to po prostu gra lepiej, czy budujemy reprezentację przyszłościowo na lata, tak. Ja nie mówię, że Wojtek Szczęsny gra gorzej, tak, natomiast no tutaj nie ma takiej, tak naprawdę nie ma tutaj problemów, co innego na przykład inne pozycje, tak, jak na przykład Kuba Błaszczykowski, który w ogóle nie występuje w swoim klubie, czy tutaj Grosicki, tak, który ma problemy tak naprawdę ze swoim klubem, klub chce się go pozbyć, jest praktycznie w przeddzień transferu, więc tutaj są większe jakby problemy. Natomiast jeśli chodzi o bramkarzy, to zarówno Fabiański jest bramkarzem numer jeden, non stoper występuje w swoim klubie, jak i też Wojtek Szczęsny, no, tylko pytanie jest tak, takie tak naprawdę kogo wykreować, jak, na jakiego bramkarza postawić, który będzie tym bramkarzem przez wiele lat w reprezentacji, tak, oczywiście jeśli coś się nie zmieni, tak, jeśli nie będą jakieś sytuacje tutaj dramatyczne,
No bo były to przecież takie reprezentacje, chociażby reprezentacja tutaj Anglii, tak, gdzie stawiano na bramkarza, później się wszystko zmieniło. No ale chyba wydaje się, że Wojtek Szczęsny jest gwarantem takiej stabilności i tutaj pewności między słupkami. I czy nie powinien właśnie być wyborem numer jeden, tak, bramkarzem numer jeden? Wiem, że przez pewien czas była też tutaj dyskusja między kibicami, bo niektórzy mówili tak, Szczęsny młody tak naprawdę, tak, bramkarz, który tutaj jest cały czas był stawiany jako bramkarz numer jeden, zarówno przez Adama Nawałkę, jak i też poprzednich selekcjonerów. Natomiast Fabiański zawsze w cieniu, tak, ale pracowity i tak dalej, skromny. No ale czy to ma po prostu jakby dzisiaj znaczenie? No, trzeba też spojrzeć jakby w metrykę, tak, wiek biologiczny. Fabiański prędzej czy później zakończy karierę, no a jednak Wojtek będzie jeszcze występował, przynajmniej te 5 lat tej różnicy, no jeżeli tutaj Wojtek ma 28 lat, a Fabian ma 33 lata, no to sam fakt. No właśnie, napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Czy rzeczywiście Fabiański powinien być wyborem numer jeden, czy po prostu Szczęsny? No bo to jest taka sytuacja, że dzisiaj mówimy, że mamy bogactwo, tak, mamy, nie ma problemu, jeśli chodzi o bramkarza, no ale za chwilę może się taka okazać sytuacja, że tutaj tak postawimy na Fabiańskiego, Szczęsny po prostu pójdzie w odstawkę, później Fabiański zakończy karierę, Szczęsny po prostu nie będzie tutaj rozumiał się tak w tej reprezentacji, będzie wchodził na nowo, no a wiadomo, że tutaj zaczną się mocne, istotne mecze, tak, no chociażby mecz, tutaj pierwszy mecz z Włochami, gdzie Włosi będą bardzo mocno agresywnie nastawieni na Polskę, bo nie pojechali na Mundial, to będą chcieli przecież pokazać się przed swoją publicznością, że dalej potrafią grać piłkę, będą chcieli po prostu skopać tyłek, najprościej mówiąc, Polakom, żeby pokazać, że tutaj to był przypadek, tak naprawdę wypadek przy pracy, jeśli chodzi o ten Mundial. No a Wojtek będzie ich znał, tak, będzie przynajmniej znał tych po prostu piłkarzy. To też jest taka kwestia, znaczy mało się na przykład mówi, że bardzo ważna jest nić porozumienia między bramkarzem a obrońcami, żeby oni grali tak naprawdę na pamięć, żeby się rozumieli. Czyli stawiając tak naprawdę na Fabiańskiego, później wystawimy Szczęsnego, tak, a potem się okaże, że tak naprawdę już się linia obrony zmieni, tak. O ile wcześniej, tak, gdy był Adam Nawałka, no to rzeczywiście ci bramkarze wiedzieli, kto jest obrońcem, tak, mogli grać pewne, mogły być pewne automatyzmy, pewne schematy, bo wiedzieli, jak się zachowają ci obrońcy. Natomiast dzisiaj ta obrona może być zupełnie przebudowana, tak? No, Jerzy Brzęczek może zupełnie wziąć innych obrońców, zupełnie inne ustawienie, tak? Więc Wojtek, gdyby wchodził do takiej drużyny, uczył się by tak naprawdę tych automatyzmów, tak? Tych zachowań, tych obrońców. No i to by była kwestia tak naprawdę problematyczna, tak? No, wiadomo, że w reprezentacji tak naprawdę nie ma czasu na tutaj testowanie, na sprawdzanie, no bo tych meczów jest bardzo mało. Aczkolwiek no trzeba pamiętać, że Fabiański absolutnie, tak, no to nie można tutaj powiedzieć nic złego. Zasłużył się bardzo dobrze, jeśli chodzi o bramkę polską, jeśli chodzi o mecze, świetnie broni, nie ma tak naprawdę za żadnego zarzutu, tylko jakby jedną po prostu rzeczą jest to, że tutaj stawiamy na Szczęsnego, tak to robi Juventus, bo ten Szczęsny będzie bramkarzem na wiele lat, tak, czy na x lat. Natomiast Fabiański, no chcąc, nie chcą, no, chyba że będzie kontynuował karierę tak do 40, no życzę mu tego, no ale tutaj Fabiański będzie kończył tą karierę, natomiast absolutnie jest tutaj pewnym punktem, tak samo Fabiański tutaj, jeśli chodzi o bramkarza, tak, no wielokrotnie bronił Polskę, tak, czy wybrają takie akcje czy strzały, które praktycznie były nie do wybronienia, natomiast wcześniej jakby kibice postrzegali to w ten sposób, jakby przez pryzmat tego różnicy charakteru, tak, że to są zupełnie inne osoby, jeśli chodzi o charakter. No ale wiemy, że teraz też się wszystko zmieniło, ci piłkarze, oni się wspólnie spotkali, tak, byli w Arsenalu bramkarzami, natomiast gdzieś później te losy się potoczyły, zostali rzuceni praktycznie po świecie, natomiast tutaj niektórzy wskazują na to, że Wojtkowi urodziło się dziecko, syn, być może w jakimś stopniu po prostu dojrzał, no oczywiście był już dojrzały, tak, ale zmężniał, w ten sposób powiem, że zmężniał, co wpłynie na jego po prostu jakby postawę, tak, w reprezentacji, tak,
że będzie przez to właśnie lepiej bronił. No nie wiem, ciężko tak naprawdę powiedzieć, no ale ja bym jednak stawiał na Szczęsnego, tak, no jednak i tutaj mecz z Włochami, to będą dwa mecze w sumie, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest doświadczenie i kolejna kwestia to jest to, że on będzie występował w Juventusie systematycznie. No i kolejna tak naprawdę kwestia jest to, że Juventus będzie się jednak bił w tej Lidze Mistrzów z mocnymi zespołami, co też się przełoży na lepsze tutaj efekty, na wyniki, jeśli chodzi o Wojtka Szczęsnego, tak? No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!